Obiecaliśmy, że na portalu Tylko Kuźnia Info będziemy informowali o tym, co dzieje się ze stadionem w Kuźni Raciborskiej, z jego remontem, przebudową i modernizacją. Docierały do nas niepokojące informacje, o których wspominaliśmy mieszkańcom gminy Kuźnia Raciborska, o tym, że jest problem z wykonawcą. Okazało się też, że środki są za małe, żeby stanąć do kolejnego przetargu. Pani burmistrz, czy będą zwiększone środki z województwa śląskiego? Jak wygląda sytuacja na chwilę obecną, jeżeli chodzi o ten remont, modernizację stadionu? Czy od strony formalnej wygląda to w ten sposób, że po weryfikacji kwot i zakresu zadania wystąpiliśmy o ponowną ocenę formalno-merytoryczną czy formalno-techniczną tego naszego projektu i już jesteśmy po tej ocenie. Tak jak wstępnie w rozmowach z Urzędem Marszałkowskim przyobiecano nam, że w październiku, w pierwszej połowie października będziemy już mieli wiedzę na temat, jak ten nasz projekt zweryfikowany zostanie przyjęty i rzeczywiście ta ocena została wykonana, jest ona pozytywna. Także zadaliśmy pytanie po otrzymaniu tej informacji, co z dofinansowaniem do wyższego poziomu tego projektu i tutaj w takiej wstępnej korespondencji póki co jest mowa o 320 tysiącach złotych zwiększenia dofinansowania. Oczywiście w międzyczasie myśmy już przeprowadzili na nowo procedurę wyłonienia nowego wykonawcy. Raciborska firma weszła już na plac budowy, w tej chwili jest w trakcie rozbiórki tego nasypu, na którym były posadowione miejsca dla kibiców i te prace po prostu na tym obiekcie postępują.